Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Loki w MCU jest praktycznie od samego jego początku. Brat Thora był wrogiem Avengers, no i aż do teraz jest aktywny w MCU. Od samego początku Loki powtarzał dokładnie to. I am Loki! Of Asgard! And I am burdened with glorious purpose. Tak naprawdę do tej pory nie dowiedzieliśmy się, czym jest ten Glorious Purpose, ale możemy się domyślać. Jakiś czas temu trafiłem na fanowską teorię Spidey Fan 914, która mówi, że wrogiem w Avengers Secret Wars nie będzie Doctor Doom, ani nie będzie Beyonder, tylko będzie ktoś znacznie bliższy naszym sercom, czyli właśnie Loki. O Avengers 6, czyli Secret Wars, praktycznie nie wiemy nic oprócz tego, że powstaje. Wiemy, że prawdopodobnie film będzie dążył do rebootu czy resetu MCU, czyli coś takiego, co właśnie wydarzyło się w komiksowych wydarzeniach. Tak więc kawałek historii. W komiksach wydawnictwa Marvel mamy dwie Secret Wars. Pierwsza z 1984 i 5 i druga w 2015. Prawdopodobnie studio Marvel będzie adaptował tą drugą wersję, ponieważ tam pojawiły się właśnie inkluzje, czyli zderzenia się dwóch światów. W wersji 2015 zderzyły się dwa światy. Ziemia 616 i Ziemia 1610, która aktualnie jest ziemią Milesa Moralesa. Przypadek? No nie sądzę. Tak więc wydaje mi się, że właśnie wtedy Miles Morales zawita do live action, ale to jest taka dygresja. No i tam Doktor Doom mianował się takim God Emperor Doomem, aby uratować świat, aby uratować Marvel Universe przed kompletnym zniszczeniem. Tak więc był wrogiem, ale miał dobre intencje. I wydaje mi się, że właśnie Loki przejmie jego rolę. To znaczy nie mi, znaczy mi też, ale według tej teorii Loki przejmie jego rolę. Doktor Doom jest fascynującą postacią, która pojawiła się pierwszy raz w 1962. Zazwyczaj jest pokazywany jako wróg Reeda Richardsa i Fantastycznej Czwórki. No więc, jest świetnym wrogiem, jeżeli chodzi o MCU, ale wydaje mi się, że jako wróg w Secret Wars nie będzie pasował, ponieważ nawet jeżeli zostanie wprowadzony parę filmów wcześniej, to fani nie zdążą się z nim zżyć na tyle, aby był wrogiem w Avengers Secret Wars, który jest naprawdę wielkim filmem i studio Marvel tego po prostu filmu nie może popsuć. No więc tak, zamieniając rolę Lokiego i Doktora Dooma, studio Marvel będzie miało więcej czasu, aby pokazać nam, kim jest Doktor Doom. Będzie mógł pokazać większą jego historię, większą część, będzie mógł pokazać, jakie są jego motywacje i będziemy po prostu bardziej o niego jakby zabiegali i dbali i będziemy jakby, no wiecie, no będzie dla nas ciekawszy. No i z drugiej strony Loki, który jest, tak jak wspomniałem na początku, w MCU praktycznie od samego początku, wszedł w interakcję głównie z Thorem, ale praktycznie z każdym miał coś do czynienia, tak więc jego postać jako wróg w Avengers Secret Wars byłby po prostu idealny do tej roli. Oczywiście aktualnie Loki w MCU to inna wersja Lokiego niż ta, którą widzieliśmy w filmie Avengers z 2012. Ta wersja jest bardziej taka przyjazna, nazwijmy to, aczkolwiek każda wersja Lokiego ma swój glorious purpose. No i właśnie Loki prawdopodobnie będzie chciał ocalić całe multiversum przed Kangiem Zdobywcą, który jest rysowany na wielkiego złola całej kolejnej sagi, a nie właśnie Beyonder czy Doctor Doom, których nawet nie zobaczyliśmy jeszcze w MCU. Wydaje mi się, że Loki będzie tworzył czy stworzy Battle World, aby ocalić MCU przed zniszczeniem
przez Kanga Zdobywcę. Wiemy, że w drugim sezonie serialu Loki nadal będzie czerpał wiedzę na temat Kanga Zdobywcy. On już wszedł w interakcję z tym, który pozostał. Już niedługo powinien wejść w interakcję z innymi wariantami tej postaci, tak więc dowie się więcej. Prawdopodobnie dowie się, że Kang Zdobywca chce zniszczyć całe multiversum. No więc Loki stworzy Battle World zamiast Beyondera, tak aby uwięzić bohaterów i Kanga w tym świecie. No i tam oczywiście odbędzie się ostateczna wielka epicka bitwa. Dlaczego właśnie Loki powinien zastąpić Doktora Dooma? Wydaje mi się, że obie postacie są bardzo do siebie podobne, mimo że bardzo różne. Tak jak wspomniałem, obie postacie pojawiły się w 1962 roku, no ale to jest raczej przypadek. Jeżeli chodzi o Doktora Dooma, no to jest naprawdę wielkim wrogiem, często jest antybohaterem, to znaczy, że ma dobre intencje, ale w zły sposób je wykorzystuje. Zazwyczaj jest wrogiem Fantastycznej Czwórki. Jeżeli chodzi o Lokiego, to również jest antybohaterem. Zazwyczaj ma swój plan. Swoje rzeczy do zrobienia. I mimo, że jest z tymi dobrymi, to ma może czasami złe intencje. Przeskakuje z bycia dobrym do bycia złym. I tak w kółko, Macieju. Zazwyczaj jest pokazywany jako wróg Thora. No i właśnie o Thorze chciałbym tutaj chwilę wspomnieć, ponieważ byłby to idealny moment, aby zakończyć karierę Thora. W Avengers Secret Wars, w komiksach, Doktor Doom walczył z Reedem Richardsem i właśnie to doprowadziło do resetu MCU. W MCU mogłaby odbyć się taka walka pomiędzy Lokim a Thorem. Wiemy, że Chris Hemsworth już raczej nie chce być kolejnym Thorem, to znaczy powiedział, że jeżeli Thor 5 będzie miał świetną fabułę, świetny scenariusz, no to wróci, ale chyba już jest moim zdaniem aktor zmęczony tą rolą. No i teraz tak, dla Thora w MCU Thanos zabił Lokiego w Avengers Infinity War. Tak więc teleportując wszystkich Avengers, w tym i Thora, na Battle World, mógłby przeprowadzić z nim epicką walkę. No i wtedy Thor by poległ. Poległby, poświęcając swoje życie, ratując multiversum. No i powiem wam, że to byłaby epicka walka, która zapadłaby w naszych pamięciach do końca życia. Szczególnie biorąc pod uwagę, że Loki i Thor są braćmi, w cudzysłowie. Tak więc jeszcze bardziej by to nas przyciągnęło do kina przed ekrany. Po drugie, Thor, pamiętajcie, że nie trafił w głowę Thanosa, to znaczy nie celował w głowę, a powinien celować w głowę Thanosa w Avengers Infinity War. No i być może będzie mógł się odkupić, będzie mógł odkupić swoje winy właśnie ratując całe multiversum i albo poświęcając swoje życie, albo zabijając swojego brata Lokiego, z którym no, rozstał się w Avengers Infinity War. To jest oczywiście do dopracowania, to jest tylko teoria. Pamiętajcie o tym, to jest najważniejszy punkt w całym tym materiale. Teoria. Dzięki takiemu rozwiązaniu Avengers Secret Wars będzie mógł oszczędzić wprowadzenie Doktora Dooma do MCU i zostawić go jako potencjalnego wroga w Fantastycznej Czwórce. Oczywiście nie wiemy, czy Doktor Doom będzie wrogiem Fantastycznej Czwórki w filmie wprowadzającym fantastyczną rodzinę, aczkolwiek wydaje się to dosyć logiczne i naturalne. No więc Kevin Feige i MCU nie będą musieli jakby spieszyć się z historią Doktora Dooma, aby pokazać go jako wielkiego złola, tak jak było to w komiksach. Oczywiście w komiksach było to pokazane bardzo fajnie, było to wyjaśnione w bardzo logiczny sposób, ale wydaje mi się, że w MCU taka historia nie miałaby sensu. Zostawmy Fantastyczną Czwórkę i Doktora Dooma w takim swoim mikroświecie, niech oni
rozwiązują swoje problemy między sobą, oczywiście w MCU, niech rozbudowują swoje postaci i dopiero później, po na przykład Avengers Secret Wars, niech wejdą w interakcję z resztą Avengers, z tymi przynajmniej, którzy zostaną po tym pseudo-reboocie, pseudo-resecie, oczywiście jeżeli do czegoś takiego dojdzie, aczkolwiek myślę, że dojdzie. No i dzięki temu Studio Marvel nie zmarnuje i Fantastycznej Czwórki, i Doktora Dooma, i komiksowa historia Secret Wars będzie dobra. Przynajmniej dobra. Moim zdaniem, jeżeli Loki zastąpi Doktora Dooma, to będzie to naprawdę świetne rozwiązanie. Pamiętajcie, że jest to teoria Spidey Fan 914. Dajcie mi znać, co o niej sądzicie, czy według was ma sens. Moim zdaniem jest to jedyne w sumie rozwiązanie, które Kevin Feige powinien wykorzystać, które Kevin Feige ma, aby te wszystkie elementy ze sobą połączyć, aby Kang nie został zmarnowany i aby Doktor Doom nie został po prostu przyspieszony, tym samym zmarnowany w MCU. Rozpisujcie się, komentarze są wasze, trzymajcie się, na razie.